Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Dzisiaj pokażę Wam tą piękną gitarę, bo zlewa się pewnie z moją koszulką. Tym instrumentem jest Jackson, nie taki zwykły Jackson, jest to Jackson wyprodukowany w Kalifornii. Wiem, może brzmi to jak slogan, ale robię naprawdę duże ilości tych filmów i często posiadam tutaj do dyspozycji te instrumenty z USA, szczególnie ESP, Jacksony. To fakt, że kiedy przyjeżdżają, wyciągam je z case'a czy tam z pudełka, mało istotne, to te gitary zazwyczaj już są nastrojone i gotowe do gry. Da się? Da się. Nic nie trzeba w nich grzebać. To nie jest instrument, z którym od razu musimy iść do lutnika, żeby nam go ustawił. Ustawił to jest mała rzecz, bo w większości przypadków trzeba zrobić jakieś drobne korekty, szlif, podciąć siodełko i tak dalej, i tak dalej. Tutaj takich sytuacji nie ma. Jeszcze mi się nie zdarzyły. Ale wracając do naszego zawodnika. Mamy tutaj korpus wykonany z olchy, przepiękna gitara. Dwa świetne przetworniki Seymour Duncana, jeden to TB4, a drugi SH1, czyli Seymour Duncan 59 SH1N. Dodatkowo most, dwupunktowy Floyd Rose, jest to Floyd Rose 1500, świetna maszyna, naprawdę bardzo dobrze działająca, potencjometr głośności, potencjometr tonów, pięciopozycyjny przełącznik. Szyjka, bardzo mocna część tej gitary. Szyjka jest między C a D, jest nieco grubsza ze względu na fakt, że ma bardzo grubą podstrunicę. Ta podstrunica ma na moje oko około 6, nawet może 7 mm. Duże markery fluorescencyjne na krawędzi. Mniejsze kropki na podstrunicy. Radius zmienny od 12 do 16 cali. Dodatkowo sama szyjka polakierowana jest w satynie i jest to szyjka, która składa się naprzemiennie z klonu prażonego z klonem standardowym, takim jasnym. I mamy właśnie przekładkę 3 razy klon prażony przełożone dwoma paskami tego klonu standardowego. Klucze 6 w linii, są to klucze MGT. Dodatkowo na główce z tyłu znajdziecie taki uchwyt na dwa klucze imbusowe. Kiedyś Ibanez to często stosował. To było świetne rozwiązanie, dlatego że dwa klucze te niezbędne zawsze jeżdżą z Wami do wymiany strun i ustawienia tutaj mezury. Duże logo Jackson, główeczka jest ożyłkowana, całość polakierowana w macie. Kawał zawodowego wiosła, bardzo dobrze brzmiącego. Polecam zaznajomić się z tematem. Link do tej gitary znajdziecie pod spodem. Jeżeli szukacie amerykańskiego instrumentu z Kalifornii, z korony Kalifornia, to ten Jackson, który naprawdę wygląda obłędnie, może być świetną opcją. Link do tej gitarki znajdziecie w opisie, a ja się z Wami żegnam. Odwiedzajcie nasz sklep stacjonarny przy ulicy Brukowej 6 w Łodzi oraz wchodźcie na guitarcenter.pl. Tam znajdziecie mnóstwo gitarowych pyszności. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Posłuchajmy, jak brzmi ten amerykański ninja ze stajni Jacksona. Pozdrawiam Was. Cześć.
We'll be right back.